Cztery powody, dla których ja wybieram mycie z głową w dół. Dzięki temu moje włosy są bardziej odbite od nasady niż jak myję głowę pod prysznicem. Po drugie, oszczędność wody, którą zawsze zakręcam w trakcie aplikowania szamponu, masażu czy nakładania maski lub odżywki, natomiast gdy kąpię się pod prysznicem, jest mi po prostu zimno i podczas tych czynności puszczam wodę na ciało. Po trzecie, oszczędność czasu, bo mam taki schemat, że dzień zaczynam od podwójnego mycia głowy, a następnie nakładam maskę, po rozczesaniu robię kok na czubku głowy i dalej idę pod prysznic, wracam, wmasuję w ciało balsam i dopiero spłukuję maskę i w ten sposób trzymam ją 5 do 10 minut i nie muszę bezczynnie stać i marznąć pod prysznicem. Po czwarte, produkty nie spływają po moich plecach i można nałożyć maskę lub odżywkę nie dotykając pleców, co w pozycji z głową w górę pod prysznicem jest trudniejsze. Przyznam, że większą część życia myłam głowę w pozycji stojącej pod prysznicem, bo zawsze myślałam, że włosy będą mi się bardziej plątać w pozycji z głową w dół i też uznałam, że to wygodniejsze. Także mycie z głową w dół praktykuję od mniej więcej 2 lat i zauważyłam całą listę benefitów, ale to nie znaczy, że w pozycji z głową w górę pod prysznicem nie jesteś w stanie dokładnie umyć włosów, bo w obu pozycjach możesz zrobić to równie dobrze lub równie źle. To już zależy od Ciebie. A po więcej informacji przeczytaj opis pod filmem. A Ty wolisz mycie z głową w dół czy z głową w górę?